W Pałacu Jedlinka gości wyjątkowa wystawa. Można na niej zobaczyć ordery wybranych europejskich zakonów rycerskich wraz z oryginalnymi dokumentami ich nadania. Od czasów średniowiecza order był wielką nobilitacją i wyróżnieniem dla osoby, która go otrzymała. Skomplikowana procedura i wygórowane warunki sprawiły, że nie każdy mógł order posiadać, dlatego eksponaty pokazane na wystawie to unikaty i każdy z nich związany jest z bogatą historią swojego właściciela. Wraz z orderami można zobaczyć oryginalne, pięknie zdobione, ręcznie wykonane dokumenty ich nadania, a także poznać biografię ich posiadaczy. Przede wszystkim na wystawie możemy zobaczyć dokumenty oryginalne, dokumenty źródłowe podpisane przez znanych wszystkim władców Europy, takich chociażby jak Franciszek Józef, takich jak Karol I, ostatni cesarz, czy królów Anglii, heroldy Anglii. Są to dokumenty związane z wieloma krajami, powiązane z Austrią, Świętym Cesarstwem Rzymskim, Anglią i Francją. Prawdopodobnie najcenniejszą kolekcją tej wystawy jest zbiór wszystkich klas orderu zakonu świętego Sebastiana. Po raz pierwszy możemy zobaczyć bardzo mało w Polsce, bo nawet w Wikipedii czy w żadnych źródłach, komunikatorach nie zobaczymy tych informacji. Rycerstwo świętego Sebastiana, zakon, rycerski zakon orderowy, który znajduje się pod patronatem domu Habsburskiego. Obecnie wielkim mistrzem jest Karol von Habsburg, jego cesarska wysokość, wnuk ostatniego cesarza. I po raz pierwszy zgromadzono całą galę orderową, przywiezioną specjalnie z Belgii. I właśnie na tej wystawie możemy zobaczyć wszystkie klasy tego właśnie orderu. Bardzo ciekawym eksponatem jest order Gwiazdy Indii, z którym również związana jest interesująca historia. To jest order brytyjski, gdzie uhonorowanym tym orderem był maharadża indyjski Farzand, gdzie obecnie rodzina po wielu sporach, ponieważ majątek został mu odebrany przez państwo indyjskie, otrzymała odszkodowanie w wysokości 4 miliardów dolarów. Był to człowiek naprawdę niezwykle kiedyś bogaty i oryginalne jego nadanie związane z orderem możemy zobaczyć na wystawie. Wystawę można oglądać w Pałacu Jedlinka do sierpnia. Organizatorzy zapewniają, że jest to gratka nie tylko dla miłośników historii, a dokumenty, eksponaty są na tyle unikatowe, że nie znajdziemy ich w żadnych polskich muzeach ani archiwach.